Cześć, witam cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek i witam cię w 174. odcinku podcastu internetowych sprzedawców. W tym odcinku opowiem o bardzo ważnej kwestii, czyli o tym, jak zwiększyć sprzedaż za pomocą sztucznej inteligencji. Wiele osób już korzysta z różnych narzędzi do sztucznej inteligencji. My ostatnio robiliśmy premierę takich naszych nowych 15 aplikacji opartych na AI i właśnie te aplikacje, na przykład Ecom Generator, to jest aplikacja, która robi rewolucję, bo na przykład wrzucasz zdjęcie produktu do sklepu internetowego, a sztuczna inteligencja robi ci copywriterski opis. No i takich aplikacji jest 15, na przykład taka, która tworzy lejki sprzedażowe. No i zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, że wiele osób korzysta na przykład z różnych tam narzędzi sztucznej inteligencji, ale niestety nie ma żadnych efektów, nie? Czy jakby ta sprzedaż nie idzie do przodu, dlatego że żeby korzystać ze sztucznej inteligencji, żeby te teksty dawały ci sprzedaż, to ty musisz wiedzieć, jak się sprzedaje. No bo jeżeli wpiszesz bardzo takie ogólne polecenie typu napisz mi ofertę jakiegoś tam produktu, to sztuczna inteligencja obecnie, ta, która funkcjonuje, z której prawdopodobnie część z was korzysta, działa na zasadzie statystyk, nie? Czyli wie, jak najczęściej pisało się oferty, a najczęściej nie znaczy, że to są najlepiej napisane oferty, więc lepiej, jeżeli napiszesz bardziej dokładne polecenie, czyli ty znasz się na copywritingu, czyli na przykład znasz 30 różnych elementów skutecznej oferty, typu opinie, rozbicie obiekcji, no to lepiej jest, to już jest pierwszy tip, lepiej jest pisać ofertę za pomocą sztucznej inteligencji, taką rozbudowaną, lepiej jest pisać etapami, czyli najpierw napisz super nagłówki. Kolejny bardzo ważny tip, że jednym z najlepszych sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji i zagonienia sztucznej inteligencji do pracy, takiej jakiej my wymagamy, czyli efektów, takiej pracy, która daje efekty, to jest na przykład dawanie jej przykładów. Czyli jeżeli chcesz, żeby sztuczna inteligencja napisała ci dobry nagłówek copywriterski, to jeżeli napisz mi dobry nagłówek copywriterski, napiszę ci dosyć średni. Jeżeli dodasz do tego, napisz dobry nagłówek w stylu Davida Ogilvy, czyli możesz sobie też wpisać do sztucznej inteligencji, wypisz mi 20 najlepszych copywriterów lub też zrobisz to w Google i podasz jako przykład, że napisz nagłówek, ale w jego stylu, na przykład Dave'ego Ogilvy, czy tam powiedzmy jakiś Hopkinsa, to sztuczna inteligencja już napisze lepszy nagłówek, bo wie, jak pisał Dave Ogilvy, czy tam jakiś inny copywriter. Ale jeżeli podasz trzy przykładowe nagłówki, czyli napisz mi skuteczny nagłówek, który sprzeda, nie wiem, albo rozpocznie mi ofertę drona jakiegoś tam, no to dodaj, napisz nagłówki w stylu. I na przykład, jak za pomocą drona, i trzy kropki. Dlaczego tylko nieliczni mają drona? Trzy kropki. Nie musisz kończyć tych nagłówków, ale naprowadzasz ją na te właśnie statystycznie styl pisania tych nagłówków. I wtedy dzieje się magia. Więc już jest kilka tipów. I w tym podcaście chcę dać ci kilka takich podpowiedzi. I kolejny taki mega tip to jest to, że musisz zrozumieć, jak wykorzystać wiedzę copywriterską, albo na przykład, jeżeli masz książkę o copywritingu, to czytając książkę, rób sobie takie ćwiczenia, że nie tylko ćwicz to, co autor napisał, czyli jeżeli autor mówi zacznij od dobrego nagłówka, albo napisz w schemacie problem, rozwiązanie, no to zamiast tylko pisać, że tylko ty piszesz i ćwiczysz swój skill copywriterski, no to wpisz polecenia, które daje ci autor książki, wpisuj do sztucznej inteligencji. Czyli to jest takie pewne obejście, mało osób jeszcze w ogóle na to wpadło, że skoro uczymy się z jakichś książek, copywritingu, social mediów, później my to ćwiczymy, wdrażamy, żeby osiągnąć efekty, to sztuczna inteligencja może być takim pośrednikiem. Więc ty możesz to, co się dowiesz z książek, formułować jako prompty i wpisywać to do sztucznej inteligencji. Zrób sobie takie ćwiczenie. Czytając jakąś książkę, czytaj książkę, ale posiadając gdzieś tam pod ręką jakieś narzędzie do sztucznej inteligencji. Czy na przykład u nas Virtual AI, czy jakąś inną. I zobaczysz, jakie bardzo fajne efekty można osiągać. Więc w tym podcaście opowiem ci o, przekażę ci moją wiedzę copywriterską, którą teraz ja wykorzystuję do tego, żeby wpisywać polecenia do sztucznej inteligencji. Oczywiście to nie jest tak, że teraz wszystkie oferty, wszystkie mailingi piszę ze sztuczną inteligencją. Dla mnie bardziej sztuczna inteligencja jest takim narzędziem do jakiejś inspiracji, do pomocy w pracy. To jest bardziej taka moja asystentka. Lub też, jeżeli przykładowo mam napisać nagłówki do Google, które są trudne do napisania, bo na przykład trzeba zmieścić się w 15 znakach, to daję jej na przykład trzy przykłady z poprzedniej jakiejś naszej kampanii i mówię, napisz podobne, ale musisz się zmieścić w 15 znakach. I czyli wykorzystuję ją jako, bardziej jako pomoc. Dlaczego? Dlatego, że ja piszę teksty copywriterskie od 20 lat. Sprzedały te moje teksty copywriterskie za miliony złotych. No i ja piszę szybko, więc ja szybciej napiszę, niż napisze mi sztuczna inteligencja, ale też czasami wrzucam jakieś próbki mojego tekstu, naucz się na tych próbkach i jeżeli nie mam na przykład czasu, to proszę sztuczną inteligencję, żeby napisała w moim stylu i ewentualnie tylko później poprawiam pewne rzeczy. Więc kilka takich tipów, co możesz wpisywać do promptów. Czyli pierwsza bardzo ważna kwestia to jest oprócz tych nagłówków, to jest pisz
językiem korzyści. Czyli wiele osób nie zauważa, że sztuczna inteligencja nie zawsze użyje tego języka korzyści. Często właśnie pisze takie ogólne slogany. Ale jeżeli i do tego jeszcze kolejny bardzo ważny typ pracy ze sztuczną inteligencją, to jest to, żeby dodawać jej cyfry. Czyli na przykład napisz mi 5 konkretnych korzyści, słowo konkretne też będzie rozumiała, 5 konkretnych korzyści z tego, że zainwestujesz w taki rower, w taki produkt i w takie rozwiązanie, czyli konkretne. Lista 5 korzyści, które coś tam zrobią. Druga kwestia to jest napisz ofertę, na przykład w schemacie. Są różne schematy. Jednym z piękniejszych schematów i świetnie działającym to jest schemat problem, rozwiązanie. Czyli jeżeli dajesz polecenie, napisz mi ofertę sprzedażową jakiegoś tam produktu, stwórz listę 5 korzyści dla osoby, która kupi ten produkt. Oczywiście trzeba też opisać tą naszą grupę docelową. Produkt skierowany jest do osób w takim wieku, ale bardzo fajne efekty właśnie osiągniesz w momencie, kiedy napiszesz i napisz ofertę w schemacie copywriterskim problem, rozwiązanie. To będzie naprawdę genialnie działało. I oczywiście ucz się tych schematów, bo są różne schematy. Są schematy storytellingowe, jest na przykład schemat problem, pogłębienie problemu, rozwiązanie. Więc można się tym bawić. Jeżeli czytasz też ofertę, to możesz jakąś ofertę, która ci się spodobała, możesz po pierwsze przeanalizować po swojemu i wypisać sobie, ok, jakich tu autor użył schematów, czyli najpierw na przykład opowiedział jakąś historię, później przedstawił problem, potem rozbił obiekcję, ale możesz też wkleić taką ofertę do sztucznej inteligencji i poprosić ją, przeanalizuj strukturę tego tekstu perswazyjnego, tego tekstu reklamowego. Kolejny super tip to jest tak zwane hipnotyczne pisanie. Hipnotyczne pisanie to jest odnoszenie się w tekstach do wszystkich zmysłów. Czyli jeżeli chcesz, żeby klient się wtopił w ten tekst, żeby wszedł w ten tekst głębiej, to musisz odnieść się do wszystkich jego zmysłów, czyli napisać o tym, co on widzi, nie? Czyli w momencie, kiedy popłyniesz za mną na katamaran, będziesz widział piękne zachody słońca, w powietrzu unosi się zapach, nie wiem, orzechów kokosowych i morza, i oceanu, będziesz słyszał niesamowity śpiew ptaków, więc odnosisz się do wszystkich zmysłów, jak się będziesz czuł. I teraz, jeżeli wpiszesz w poleceniu do sztucznej inteligencji, napisz mi ofertę, w której odniesiesz się do wszystkich zmysłów. Pamiętaj też, że sprzedając produkty dla kobiet. Kobiety bardzo kupują bardzo na podstawie zmysłów, emocji, więc jeżeli taki opiszesz torebkę, jak ona jest w dotyku, czy jest ciężka, lekka. Jedna z paryskich firm, na przykład, żeby sprzedać więcej swoich zapachów, sprzedając perfumy, dodała taki element, że dodała elementy ołowiane do nakrętki tych perfum, do nakrętki tych perfumów, po to, żeby kinestetycznie wydawało się to cięższe. Kolejną kwestią to jest to, żeby sztuczna inteligencja pisała ci krótkimi zdaniami. Czyli możesz też napisać takie polecenie. Napisz ofertę krótkimi zdaniami, albo na przykład pisz językiem prostym, który na przykład zrozumie osoba w wieku 20 lat. Bo jeżeli pisz językiem prostym i tą ofertę zrozumie dziecko, no to wtedy pisze takie dziwne rzeczy, tak typowo jak dla dziecka, więc też trzeba z tym uważać. Ale ja też testowałem sobie, napisz dla osoby o IQ takim i takim, i testowałem różne IQ i ono właśnie pisze na różnych poziomach te teksty. No i im prościej napiszesz, tym prawdopodobnie twoja grupa docelowa, która często jest zmęczona, gdzieś tam czyta twoją ofertę, mailing czy jakiś post po pracy, na pewno też będzie się lżej to czytało i łatwiej to do niej trafi. Kolejna kwestia to jest pisanie takie bezpośrednie, czyli to, czego uczył Mark Twain, od niego się tego nauczyłem, gdzieś tam to wyczytałem już dawno, dawno temu. Ja piszę teksty copywriterskie od ponad 20 lat i on napisał to właśnie, że w momencie, kiedy pisze jakąś powieść, gdy pisze książkę, to sobie wyobraża, że ta osoba, do której pisze, ten odbiorca, siedzi obok niego w fotelu i słucha tego, co on mu opowiada, więc pisząc powieść, wczuwał się w to, że po prostu ktoś z nim siedzi obok w fotelu i ta osoba wsłuchuje się w jego opowieść. I tak samo, gdy ja piszę teksty, zawsze staram się non-stop sobie przypominać, że ja piszę do jednej osoby, która siedzi obok mnie i po prostu jej opowiadam o tym, co może ode mnie otrzymać. Teraz nagrywając ten podcast, też sobie wyobrażam, że jestem z tobą tutaj na tym katamaranie, bo właśnie nagrywam to teraz na katamaranie, jest niesamowicie tutaj pod pokładem w kajucie gorąco, tam cała ekipa jest na górze, później będę pokazywał, jak nagrywam taki podcast, bo na tym też polega ten rejs, że oprócz tego, że się uczymy
to też ja pokazuję pewne rzeczy na żywo. Tutaj osoby, które z nami są, fantastyczne osoby, już drugi rejs, widzą, jak ja pracuję, zadają mi pytania, dopytują się, ale widzą mnie w pracy, nie? Widzą mnie jakby w działaniu, jak na przykład nagrywam podcast, jakieś moje tam sztuczki i rzeczy, które mi pomagają, i dla wielu osób to jest taki wow, game changer, nie? To tak można, nie wiedziałem, to mi przyspieszy pracę. Więc teraz w takich warunkach nagrywam. No i wracając do tego, do tych elementów, które wpisujemy do sztucznej inteligencji, to jest pisz na ty, nie? Czyli pisz bezpośrednio, nie szanowni państwo, bo ona, jeżeli sztucznej inteligencji napisz ofertę, ona pisze tak bardzo takim oficjalnym językiem, a to buduje taki mur między tobą a odbiorcą. Kolejną rzeczą, którą możesz dopisać, też taka ciekawostka, wiele osób też jakby tego nie wyłapało jeszcze, że sztuczna inteligencja ma taką dodatkową funkcję, to jest formatowanie tekstu. Czyli wyobraź sobie, jak chcesz, żeby wyglądał ten tekst, na przykład jeżeli dodasz jej informację, jak ja piszę mailing ze sztuczną inteligencją, to na przykład piszę, że na w środku tekstu dodaj silne wezwanie do akcji, albo dodaj miejsce na link do oferty. No i wtedy sztuczna inteligencja w odpowiednim miejscu to zamieszcza. Pamiętaj też o tak zwanym dzieleniu partii na mniejsze części, nie? Czyli jeżeli ktoś widzi długi tekst oferty, to często go to zniechęca, ale jeżeli tą ofertę podzielimy na takie, powiedzmy, akapity, które mają dwa, trzy wiersze, to wtedy ta taka podzielona oferta, poprzedzielana wśród tytułami, działa o wiele lepiej. No i taka bardzo ważna podpowiedź, żebyś, jeżeli chcesz napisać dobrą ofertę, żeby pisać ją właśnie partiami. Bo sztuczna inteligencja ma też ograniczenia co do ilości tekstu, tak zwanych tokenów, czyli ona działa jakby, że wypluwa jakąś porcję tekstu, no i później trzeba ewentualnie kontynuować, ale jeżeli napiszesz ofertę partiami, idzie to o wiele, wiele łatwiej, czyli silne wezwanie do akcji. Czyli kolejne polecenie, które możesz pisać do sztucznej inteligencji, to jest silne wezwanie do akcji. Kolejna bardzo ważna kwestia to jest to, żebyś też zrozumiał albo zrozumiała taki trochę recykling treści, ale w tym przypadku tą treścią będzie nasza oferta. Wiele osób ma świetnie napisaną ofertę, po czym pytają się mnie: Mirku, dobra, no to robię kampanię, tutaj wysyłam mailingi, przekierowuję osoby na ofertę, i to działa w taki sposób, że ja nie wiem, co mam później w tych mediach społecznościowych mówić, no mam ciągle mówić wejść na ofertę. No i to jest właśnie ta rzecz, której ludzie nie rozumieją, że zawsze mamy jakieś różne formaty, że jest oferta, możemy oglądać storiesa, możemy oglądać rolkę, ale jak tak byśmy się zastanowili, tak naprawdę chodzi o jakiś pewien komunikat. Chcesz ludziom przekazać informację, nie wiem, jest mi gorąco teraz w kajucie, więc mogę to napisać jako tekst, mogę to napisać na blogu, ale mogę to nagrać na YouTube, albo mogę to nagrać jako rolkę. Wszędzie tam jest ten sam komunikat, więc bardzo prostym sposobem, żeby zwiększyć ekspozycję na twoje oferty, czyli żeby więcej osób zobaczyło twoją ofertę, no bo się napracowałeś, czy napracowałaś i stworzyliście tą ofertę, to jest to, żeby wykorzystać na przykład media społecznościowe, wypisać sobie swoje zasoby, nie? Czyli jakie ja mam zasoby, okej, to mam fanpage, mam tam stories, mam tam relacje. I te fragmenty oferty, które masz, po prostu przeklejaj sobie. Jeżeli na przykład masz jakiś fragment oferty z rozbiciem obiekcji, albo tak zwany Q&A, to też możesz dopisać sobie w prompcie, w poleceniu do sztucznej inteligencji, no to nagrywasz sobie na przykład TikToka. Cześć, 3 pytania, które dostałem odnośnie mojego produktu, kursu i tak dalej. Już ci odpowiadam. I wrzucasz to na TikToka, więc fragment twojej oferty, czyli identycznie to, co jest na ofercie, przedstawiasz w formie wideo. Możesz nagrać rolkę, możesz nagrywać storiesy, pisać te storiesy, dodawać do nich zdjęcia, tak żeby trochę przeformatować, ale masz ten tam sam tekst, masz tą samą informację. I wtedy, na przykład, jeżeli twoją ofertę zobaczy 100 osób, a TikToka zobaczy 10 tysięcy, to zobacz, o ile więcej zyskałeś uwagi. Więc to jest taki właśnie sposób na to, żeby, jeżeli klient nie jest w stanie doczytać twojej oferty do końca, no to dopadniesz go na TikToku z tym samym tekstem i większość osób nie wyłapie, że tak naprawdę jest to przedstawienie oferty na różnych formaty, w różnych formatach. Tak samo jest z webinarem. Webinar tak naprawdę może być taką trochę ofertą, którą przedstawisz w postaci po prostu takiego wydarzenia na żywo. Kolejną ważną kwestią, takie dwie ważne kwestie, które dadzą ci pieniądze w firmie, to jest właśnie zamiast kierowanie ludzi bezpośrednio na produkt, to jest skierowanie tych osób do swojego lejka sprzedażowego, do swojego tunelu sprzedażowego. I sztuczna inteligencja świetnie pomoże ci w tworzeniu lejków sprzedażowych, ale musisz wiedzieć, jakie te lejki są. Bo jeżeli wpiszesz, bo ja to testowałem, jeżeli wpiszesz polecenie stwórz mi lejek sprzedażowy, to myślę, że jakbyś to wdrożył albo wdrożyła, co ci napisze sztuczna inteligencja, to i tak by było o wiele lepiej niż to, co większość firm robi teraz. Ale jeżeli trochę poczytasz o lejkach sprzedażowych, wiesz na przykład, że potrzebny jest tam landing page, jak wygląda taki lejek sprzedażowy, bo sztuczna inteligencja zrobić taki jeden, który jest najczęściej stosowany. Tak jak mówię, najczęściej to nie znaczy najlepszy. Myślę, że to jest takie słowo w ogóle przewodnie w tym naszym dzisiejszym podcaście, że w sztucznej inteligencji przeważnie jest to, co jest robione najczęściej. Im mniej napiszesz szczegółów,
jakichś konkretów, czyli czegoś, co wyróżnia twój prompt, to dostaniesz, tym bardziej dostaniesz taką ogólną odpowiedź, więc tak jak wszyscy. Ale jeżeli znasz się na lejkach sprzedażowych i na przykład napisz mi landing page i wiesz, że landing page ma być krótki, konkretny, bez jakichś tam dodatkowych ozdobników, bez przekierowań na social media, czyli nagłówek, jakieś ze trzy korzyści z zapisu, zapisz się teraz i to jest wszystko, czyli totalny ascetyzm, no to jeżeli wiesz, że tak ma to wyglądać, to to samo opisujesz w prompcie. Jest też takie ćwiczenie, jeżeli chodzi o pisanie poleceń do sztucznej inteligencji, że wchodzisz sobie swojego maila i wyobrażasz sobie, że piszesz zlecenie dla jakiegoś eksperta, na przykład, który będzie ci robił lejki sprzedażowe. No i piszesz to po prostu w mailu i później kopiujesz, zamiast wysyłać do jakiegoś eksperta, to wklejasz to do sztucznej inteligencji i ona wykonuje tą pracę, więc zrobi to szybciej, no i zrobi to taniej i ty ewentualnie sobie to dopracujesz. I kolejnym sposobem, żeby korzystać z sztuczną inteligencję, to jest 12x. My zrobiliśmy taką aplikację, która już sama ci wszystko zrobi, więc w naszym pakiecie Ecom AI jest to już rozwiązanie, ale 12x polega na tym, żeby zrobić taką kampanię sprzedażową, ale 12 razy w roku. I jeżeli masz sztuczną inteligencję, to te wszystkie maile, wiadomo, tak jak mówię ci, ten recykling, czyli piszesz sobie to w postaci maili, bo ta nasza aplikacja pisze po prostu takie trzy wiadomości, planuje ci tą kampanię na przykład na styczeń, luty i tak dalej i pisze do tego trzy maila takie ponaglające. Hej, będzie 3 dni kampanii, kupisz to i to. Tam wpisujesz szczegóły, że na przykład można się obkupić, bo jest czyszczenie magazynów. I ona napisze ci na 3 dni i oczywiście to później wrzucasz sobie na Facebooka, Instagrama, jakąś grupę, wszędzie, gdzie masz te zasoby. I 12x polega na tym, żeby zrobić kampanię jakąś wyprzedażową, promocyjną, powiedzieć klientowi, że może teraz kupować, przekonać go do tego 12 razy w roku. I to będzie ci zwiększało też sprzedaż i ilość pieniędzy w firmie. Więc wierzę, że takie porady konkretne odnośnie pracy ze sztuczną inteligencją, wpisywaniu tych poleceń. Pamiętaj, że możesz się zapisać na 5 webinarów z AI, czyli 5dni.ai.pl, gdzie będziemy się tego jeszcze uczyli przez 10 godzin, czyli 5 spotkań mega wartościowych po 2 godziny. Więc dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam Cię ze słonecznych Karaibów, mamy dzisiaj 30 stopni, płyniemy teraz na wyspę Tobago Keys i tam będziemy pływali z żółwiami. Mamy świetną pogodę. Ostatnio byliśmy, to padało i było dosyć duże zachmurzenie. Przypłynęliśmy wieczorem, a dzisiaj już będziemy sobie raczej pływali w świetnym towarzystwie żółwi, płaszczek, piękne, złociste plaże i będziemy jedli homara na plaży. Jeżeli interesuje Cię taki rejs ze mną, bo jest to fantastyczna sprawa, bo teraz może nagrywam ten podcast i za chwilę będę pokazywał, jak to nagrywam, jak to montuję. I tak przez 7 dni zwiedzamy, wspólnie gotujemy, poznajemy się, każdy opowiada o swoich biznesach, wymieniamy się doświadczeniami, uczymy się od siebie. Ja uczę, jak robię duże pieniądze, jak sprzedaję w internecie, jak nagrywam kursy. No i to wszystko w takim fajnym otoczeniu, trochę oderwani od tych wszystkich naszych rzeczy codziennych, więc fantastyczna przygoda. Jeżeli jesteś zainteresowana, bo zainteresowana takim pływaniem ze mną, taki rejs, za rok będziemy kolejne tutaj gdzieś organizowali, ale też tutaj Sailing to Success, Michał i Marek organizują cały czas, teraz będzie z Marcinem Osmanem, z innymi osobami, więc możesz napisać do mnie i ja Cię przekieruję. Więc miłego poniedziałku, dziękuję Ci za uwagę i słyszymy się za tydzień w kolejny poniedziałek. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.